Siemanko, tutaj Pablo. Witam wszystkich bardzo serdecznie. No i dawno nie było przeglądu rynków, także dzisiaj ruszam z przeglądem rynków. Dokąd zmierza Bitcoin? Co zrobi indeks dolara? Czego się spodziewam na najbliższe 3 miesiące? Czy będą wzrosty? W skrócie. W co inwestuję? Czy w ogóle w coś inwestuję? Jak wygląda mój trading? W tym materiale dowiecie się wszystkiego na te tematy. Zapraszam Was do oglądania. Dla osób, które mnie nie znają, jestem traderem, dodatkowo prowadzę swoją społeczność tradingową, którą uważam za najlepszą społeczność tradingową w Polsce. Jeśli chcesz o tym zobaczyć więcej, usłyszeć, popatrzeć na osoby, które osiągają wyniki w tradingu, trzymając się trading planu i posiadając metodę handlu, wejdź na mojego Instagrama Dżungla Pablo Podłoga. Tam możesz zobaczyć relacje, które udostępniam z tego, jak wygląda moja indywidualna praca z traderami, z którymi współpracuję jako chyba jedyna osoba w Polsce. Nie jest to grupka na zasadzie, o, masz kursik i spierdalaj, jak wygląda to w dzisiejszej branży tradingowej, tylko jest to współpraca indywidualna, z każdym mam indywidualny plan działania i pomagam mu osiągnąć cel. Dodatkowo zapadam swoje transakcje przed, co widzicie od kilku lat na YouTubie, oraz mówię głośno o swoich wynikach pozycji, czy to porażkach, czy stratach, co też oczywiście Wam pokazuję, czy to na kanale Discord, czy na YouTubie, czy w moich codziennych daily update'ach, czyli aktualizacjach rynków, takich jak teraz, które możesz oglądać całkowicie za darmo, klikając link w opisie. Też chciałem Was poinformować o bardzo ważnej rzeczy. Spodziewajcie się czegoś wielkiego. Prezent dla członków grupy, tylko i wyłącznie dla osób, które znajdują się w dżungli. Jak większość traderów fejkowych chwali się podrabianymi Rolexami, wyszedłem naprzeciw i zrobiłem coś, czego nikt jeszcze nie zrobił, także po prostu szykujcie się na coś dużego. Także wyniki też są pokazywane, wszystko macie. Konta fundowane też są zdawane. Wyniki swoje pokazuję także. Przejdźmy po prostu do analizy indeksu dolara. No i na indeksie dolara jest to, co Wam zapowiadam od dłuższego czasu. Kto ogląda przegląd rynków lub ogląda moje daily update'y, no to wie, że zapowiadałem Wam wybicie punktu, jakim dokładnie jest 100-600 na indeksie dolara. Wybijamy punkt i to, co zapowiadałem. Korekta. Czeka nas korekta przynajmniej do 102, 500, 104 punkty, jeśli chodzi o indeks dolara. Tego się spodziewam i dalszej konsolidacji. Jako, że znajdujemy się w bardzo istotnym miejscu na wykresie, gdzie jest wartość oraz weszły ostatnio zlecenia, na rynku zawsze musi pojawić się kontroferta. Także, patrząc na to poprzez moją metodę handlu, spodziewam się korekty na indeksie dolara, co spowoduje nam delikatną korektę na krypto, delikatną korektę na złocie i na wszystkim, co do dolara przeliczamy. No bo jak dolar się umacnia, wszystko, co przeliczamy dolara, leci do dołu. Także delikatna korekta na krypto, delikatna korekta na złocie, euro, dolarze i na wszystkim, co do dolara przeliczane. I tak wygląda moja analiza indeksu dolara, który też pozwala mi po części określić to, w jakim kierunku w najbliższym czasie będzie zmierzał rynek. Przejdę do analizy krypto, następnie Forex i skończymy po prostu przegląd rynków i będziemy słyszeć się w następnym materiale. Jeśli chodzi o Bitcoina, sytuacja bardzo prosta. Tutaj mówiłem o shortach z 64 700, o czym informowałem i dawałem Wam o tym znać. Oczywiście to już musicie oglądać mój daily update, który codziennie po prostu nagrywam o godzinie 8-9 teraz i wrzucam Wam po prostu to, co zagrywam na rynku. Jeśli chodzi o Bitcoina, short do miejsca, które wyznaczałem, czyli do strefy 57 tysięcy, został zrealizowany. Na ten moment oczekuję lokalnych wzrostów, bardzo małych. Jest to pozycja futures, bardzo mała, ze względu na to, że spodziewam się teraz większego okresu konsolidacji i na przełomie 17 września spodziewam się prawdopodobnie lokalnego dołka, który będę chciał wyłapać. No i znowu, tak jak tutaj, z lewarowanymi pozycjami będę wjeżdżał w rynek. Na ten moment tylko zakupy inwestycyjne, o czym też informowałem i o czym też informuję. Całe portfolio też znajdziecie w moim daily update'cie. Nie będę teraz tego tutaj opowiadał, bo jest niesprawiedliwy dla osób, które po prostu są wierni i oglądają ten mój daily update codziennie od kilku lat. Swoją drogą, dzisiaj mamy 2 września i chciałem Was poinformować o tym, że dzisiaj jest rocznica kanału. 3 lata już w sumie nagrywam materiały na YouTubie, także taki mały jubileusz, urodziny kanału, dodatkowo 4000 subskrypcji. Dziękuję Wam za każde komentarze i za Waszą aktywność na kanale. Także co? Tyle. Mała nagroda dla osób, które to oglądają. Pierwszy link w opisie. Uzyskacie darmowy wpis, który może poprawić Wasz mental w tradingu i to, jak patrzeć na życie plus trading. Także jeśli ktoś jest zainteresowany, śmiało może sobie za darmo taki wpis przeczytać. Jak widzicie, tworzę dla Was bardzo dużo darmowych treści tak, żebyście mogli iść do przodu w tradingu, nic za to nie płacąc i po prostu przekazywać Wam moją wiedzę, którą nabyłem przez lata handlu i przez lata współpracy z innymi osobami, bo na cudzych błędach też da się nauczyć, może nie tak dobrze jak na swoich, ale też, także te wszystkie tutaj rozwiązania, doświadczenia chcę
chcę Wam też przekazać. Także jeśli chodzi o Bitcoina, w krótkim terminie long do targetu, jakim jest 60 tysięcy, także nie za dużo. Tutaj spodziewam się, tak jak mówię, konsolidacji i biorąc pod uwagę sytuację makroekonomiczną oraz moją analizę, spodziewam się lokalnego dołka w okolicach 17 września, gdzie będę chciał właśnie pozycjonować się w większej części na krypto. Na ten moment obserwuję. Cały plan działania już mamy omówiony. To oczywiście to wszystko jest omówione na grupie. Także tutaj jestem przygotowany i czekam tylko i wyłącznie na dalszy rozwój sytuacji. Długoterminowo, uwaga, analiza nie dla traderów, tylko dla osób, które długoterminowo są inwestorami w krypto. Jakich targetów się spodziewam pod koniec Q4 plus początek 2025 roku, końcówkę, spodziewam się tutaj 84-76 tysięcy dolarów za Bitcoina. Pod to rozgrywam od dłuższego czasu. Tutaj trafiliśmy w tą konsolidację, gdzie miałem tego longa z tego miejsca, który został skeszowany w 50%, reszta została wywalona na break-even, także tutaj ta próba tego trade'a się nie powiodła. No i teraz dalej rozgrywam pod to samo właśnie, bo nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o dalszy kierunek na rynku. Ethereum zrobi to, co zrobi Bitcoin, także tego nie omawiam. Tutaj zabrakło do naszej strefy short, która była na poziomie 2861 za sztukę na Etherze. Nie doszli i po prostu poszli do dołu, także analiza nieskuteczna, trader też nie zarobił, także tutaj zabrakło dokładnie $37, żeby shorta zapiąć na Ethereum i to tyle. Solana, tutaj bez zmian, żadnej pozycji, spodziewam się z tego miejsca targetu w dłuższym terminie, nawet jakim jest 163, no a w długim terminie rozgrywamy to po $230, jeśli chodzi o Solanę, nawet do 290, także tak to wygląda, jeśli chodzi o Solankę. Przejdę do euro. Jeśli chodzi o euro, na euro to, co zapowiadałem, mianowicie korekta do strefy, ze strefy podbitka i dalsza jazda w dół do 110.148, jeśli chodzi o eurodolara, i z tego miejsca spodziewam się odbitki, jeśli wystąpi obrona zleceń, potwierdzenie z mojej strategii, no to będę handlował to po szczyt na 1.12, jednak na ten moment, skoro zakładam korektę na indeksie dolara, no to na eurodolarze też spodziewam się spadków, dlatego nie pozycjonuję się w górę, tylko czekam na istotne miejsce na wykresie, który dla mnie jest właśnie w tym miejscu. Jeśli chodzi o DAX-a, tutaj wedle analizy cel osiągnięty, nic na DAX-ie nie robimy. Też to zapominałem na daily, na DAX-ie spodziewam się w tym momencie konsolidacji, także tutaj nuda. Nasdaq reaguje nam ze strefy na short do miejsca na buy, jakim jest 19116 punktów, 19116 punktów, no i z tego miejsca spodziewamy się longów, te longi mają miejsce, no i target z tych longów to jest dla mnie 19940 punktów na Nasdaqu. Powiedziałem chyba DAX-ie na początku, także tak to wygląda, jeśli chodzi o Nasdaqa. Jeśli chodzi o S&P, cel na ten moment to jest 5681 i po tym targecie i osiągnięciu jego spodziewam się korekty. Także co, jeśli chodzi o przegląd rynków, to by było na tyle. A Ty, jeśli jesteś zaangażowaną osobą, która chciałaby zostać zyskownym traderem, zdobyć konto fundowane, nauczyć się metody handlu, być częścią elitarnej społeczności, jedynego swojego rodzaju w Polsce, gdzie współpracuje się z traderami, którzy handlują pod jedną metodę i tworzą zgraną drużynę i sam, że tak powiem, całą rodziną, to zapraszam Cię do wypełnienia formularzu. Informuję Cię, że osoby, które są akceptowane do grupy, to jest mniej niż 10%. Także bądźcie tego świadomi, nie każdy może dołączyć po prostu do współpracy ze mną. Pozdrawiam serdecznie. Mój Los Pablo.